Dzień dobry. Pragnę Państwu przedstawić kolejne najświeższe wiadomości, które spływają do Urzędu Miasta, a dotyczą sytuacji związanej z epidemią. W Tarnowie dotychczas stwierdzono cztery przypadki zagrożeń, zarażenia koronawirusem. Ostatnie dwa przypadki to 64-letnia mieszkań, mieszkanka Tarnowa oraz 24-letni mężczyzna. Obydwoje przebywają. W Krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim. 516 osób przebywa w kwarantannie domowej. Z tego 446 to są osoby skierowane na kwarantannę na granicach. Pozostali to osoby, które skierował Tarnowski Sanepit. 23 osoby objęte są nadzorem sanitarnym. To są osoby, które same zauważyły symptomy niepokojące i pozostają pod nadzorem. Lekarza, a dokonują tak zwanej samoobserwacji. Sytuacja jest poważna. Dzisiaj minister zdrowia zaapelował o stanowcze przestrzeganie zasad kwarantanny i tej zbiorowej, i tej indywidualnej. Jeszcze raz Państwa proszę o przestrzeganie tych zaleceń. To jest jedyna w tej chwili znana metoda obniżenia tempa rozszerzania się epidemii w naszym, w naszym kraju. Nasze miasto jest pod tym względem dobrze zabezpieczone. Nie korzystamy z miejsc publicznych, a przynajmniej staramy się, obserwujemy to sami, ale też mamy komunikaty od służb porządkowych, od policji, iż w zasadzie kwarantanna jest przestrzegana. Jeżeli są łamane jakieś przypadki, to są to incydentalne wydarzenia. Bardzo też Państwa proszę o informowanie służb porządkowych, jeżeli widzicie Państwo jakieś symptomy czy też przypadki łamania powszechnie obowiązujących zakazów. Sejm i Senat pracują nad pakietem pomocowym dla przedsiębiorców, dla ludzi, dla instytucji. Czekamy na podpis prezydenta. Będę wtedy jako prezydent. Miasta uprawniony do wielu działań, które do tej pory w prawie były zastrzeżone dla innych instytucji. Bazując i na tych dodatkowych uprawnieniach, i na własnych dotychczasowych kompetencjach, już dzisiaj chcę Państwu przedstawić propozycję i plan działań na najbliższe tygodnie i miesiące. Proponuję, aby i będę takie zalecenia przekazywał wszystkim instytucjom miejskim, aby wstrzymać się z podwyżkami usług komunalnych do końca czerwca. Musimy w tej chwili skupić swoją uwagę i wszystkie środki, jakimi dysponujemy, skierować do walki z wirusem, z koronawirusem. Nie czas w tej chwili na zmiany, które mogłyby komplikować życie. Mieszkańcom. Dopiero po zakończeniu tej ostrej fazy epidemii będziemy mogli zająć się sprawami komunalnymi w dłuższej, dłuższej perspektywie. Poleciłem wstrzymać wszystkie inwestycje i zadania, które nie są związane z walką z koronawirusem czy z chorobą COVID-19. To są wszystko zabiegi pozwalające ochronić nasze zasoby organizacyjne, finansowe, materialne, które będą niezbędne do zwalczania skutków Dzisiejszej, dzisiejszej epidemii. Poleciłem również wykonanie planu na najbliższe miesiące. Polegają one na przeglądnięciu budżetu i wydzieleniu tych środków finansowych, które możemy przeznaczyć na nowe rezerwy, które będziemy uruchamiać sukcesywnie, pomagając mieszkańcom i przedsiębiorcom. Musimy stworzyć sobie zupełnie nowe narzędzia interwencji. W wymiarze kilkuletnim dokonamy razem z radnymi przeglądu inwestycji, wybierając tylko te, które są niezbędne dla rozwoju miasta, wstrzymując natomiast te inwestycje, które poprawiały naszą przestrzeń publiczną, ale być może w obecnej sytuacji mogą być zrealizowane w innym, w innym terminie. Pakiet dla przedsiębiorców już był Państwu przedstawiany. To są wstrzymania czynszów, szczególnie dla tych firm, które są objęte zakazami prowadzenia działalności gospodarczej, ale to również takie odraczanie terminów płatności podatkowych czy okołopodatkowych, związanych na przykład z dzierżawami czy. Opłatami za wieczyste użytkowanie, aby przedsiębiorcy mieli czas na odbudowanie swojej równowagi finansowej. Pragnę, aby te tarnowskie działania były zgodne również z tymi, które są podejmowane w całym, w całym kraju. To stworzenie rezerw nie będzie, nie będzie proste, ponieważ bardzo gwałtownie zmieniają się okoliczności. W naszej rzeczywistości przedsiębiorcy mówią o zmianie cyklów produkcyjnych, pozrywały się ciągi dostaw, a więc możemy się spodziewać mniejszych wpływów do budżetu miasta. Musimy to spokojnie ocenić. Spodziewam się, że Wpływy do budżetu mogą być mniejsze nawet do 50 milionów złotych. W tej sytuacji samo zaniechanie inwestycji może być niewystarczające. Zwróciłem się już do premiera o utworzenie funduszu stabilizacyjnego, który pozwoli utrzymać wszystkie funkcje miasta na tym przynajmniej podstawowym poziomie. Będę Państwa informował o wszystkich szczegółowych w zmianach naszego lokalnego prawa, ale te uzgodnienia, te nowe przepisy czy też nowe formy naszej wewnętrznej organizacji muszą być uzgodnione i muszą być komplementarne. Odbyłem szereg spotkań z radnymi, zaproponowałem nawet w swoim liście do do radnych utworzenie jednego klubu symbolicznego klubu pod nazwą Tarnów chodzi o to aby zaniechać dzisiaj dyskursu politycznego żeby nie prowadzić go w atmosferze walki politycznej ale raczej myśleć z troską o przyszłości miasta o losie i przyszłości tarnowian nie mówię tego z patosem, nie mówię z przesadą. Tak? Czas, który nadchodzi i nadszedł, jest takiego typu i takiej, takiej rangi, takiej, takiej wagi, jakiej do tej pory nie przeżywaliśmy. Czekają nas bardzo trudne okresy, i zmiany, które nastąpią, na pewno przewartościowują nasze postrzeganie rzeczywistości. Musimy być po prostu razem w tych, trudnych, w tych trudnych czasach i tych, które mamy dzisiaj. Dzisiaj skupiamy się na walce i pomocy ludziom, wspieramy służbę zdrowia i liczymy na to, że każdy, kto będzie w potrzebie, uzyska pomoc medyczną. Ale w przyszłości te skutki, szczególnie gospodarcze, mogą być długotrwałe. Musimy się do nich bardzo dobrze przygotować. Pozwólcie Państwo, że odpowiem na szereg pytań, które zostały złożone przed dzisiejszą konferencją. One dotykają różnych spraw, również tych związanych z polityką czy, czy z wyborami. Jedno z pytań dotyczy wyborów prezydenta. Czy prezydent rozważa, jak kilku innych wodarzy miast, wysłanie do rządu informacji o niemożliwości przeprowadzenia wyborów, czy też czeka, aż wystąpienie, wystąpią jakieś dodatkowe okoliczności? A jeśli tak, to jakie? Ja już wystąpiłem w swoim apelu, zrobiłem to w niedzielę, wprost namawiając i opozycję, i koalicję rządzącą do stosownego porozumienia w sprawie przełożenia terminu wyborów. To jest dzisiaj wymóg czasu z wielu powodów. Po pierwsze nie czas na zgromadzenia wyborcze, kiedy walczymy o życie i zdrowie, ale po drugie, mówię to już jako prezydent odpowiedzialny za przygotowanie od strony technicznej i organizacyjnej wyborów, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić sprawnego działania komisji wyborczych. Wiele osób rezygnuje z pracy w tych komisjach. Obawiam się, że technicznie nie będziemy w stanie całego tego procesu przygotować bez narażania życia i zdrowia osób, które są zobowiązane wykonywać swoje czynności. Zawodowe. W tym sensie przyłączam się do apelu wszystkich burmistrzów, wójtów, prezydentów, które zostały już formalnie przekazane do, do rządu czy do komisarzy wyborczych. Po prostu nie będziemy w stanie zapewnić dobrej obsługi wyborów, a one muszą być perfekcyjnie przeprowadzone, aby nie było żadnej wątpliwości, iż wybory są równe, powszechne i dostępne dla, dla wszystkich. Czy wspólna akcja Związku Miast Polskich, by zmienić termin wyborów, ma realne szanse na końcowy sukces? W zasadzie to jest pytanie do polityków. My możemy jako burmistrzowie, prezydenci, wójtowie tylko apelować. Związek Miast Polskich to, to duża organizacja samorządowa, i ten głos do tej pory był przez zarówno rząd, jak i rządzących wysłuchiwany. Czy będzie tak w tym, w tym przypadku? Tego oczywiście nie wiem, ale <laughs> zwracam się jeszcze raz o poważne potraktowanie tych wszystkich naszych przestrugi i apeli. Czy podpisze Pan zarządzenia w sprawie organizacji wyborów w Tarnowie? No, oczywiście jestem urzędnikiem samorządowym i podlegam wszystkim przepisom prawa, więc nie odmówię czynności formalnych. Natomiast jeszcze raz mówię, że nie ma w mojej ocenie żadnych możliwości bezpiecznego przeprowadzenia całego procesu wyborczego. Inne z pytań dotyczą gospodarki komunalnej. Przedsiębiorcy skarżą się, że firmy nie chcą podpisywać umów na wywóz śmieci albo narzucają olbrzymie ceny. Czy miasto może coś z tym zrobić? Zmieniło się prawo dotyczące odpadów. Do tej pory to miasto było odpowiedzialne za wywóz wszystkich nieczystości. Ustawa sejmowa dotycząca gospodarki odpadami zmieniła te obowiązki i dzisiaj ciążą one wprost na samych przedsiębiorcach. Mam doniesienia i to bardzo poważne od przedsiębiorców, że na rynku dochodzi do zawyżania tych cen, że one są radykalnie wyższe niż, niż, poprzednie. Jeżeli te praktyki nie ustaną, a to są ostatnie godziny, kiedy przedsiębiorcy mający uprawnienia do wywozów nieczystości nie zmienią swoich praktyk, będziemy zmuszeni poinformować Urząd Ochrony Konsumentów o takich praktykach. Być może są powody do ingerencji łokików w tej sprawie. Każdy przedsiębiorca, jeżeli nie podpisze umowy, będzie obsłużony przez firmy komunalne, będzie to w drodze decyzji administracyjnej, a więc zadbamy o stan sanitarny miasta. Natomiast nie zgodzę się nigdy na praktyki monopolistyczne, które nie wynikają z racjonalnie uzasadnionych kosztów. Punktem odniesienia tych cen może być Oferta MPGK to jest firma komunalna, która jest pod pełną kontrolą miasta i wiemy, że przy zastosowaniu. Minimalnego zysku te ceny mogą być niższe niż oferowane przez konkurencję. Dlaczego tak się nie dzieje? My nie jesteśmy w stanie jako miasto w stanie tego zbadać. walkik jest, jest właściwą instytucją i będę, będę prosił o to w swoim wystąpieniu, aby w trybie pilnym zajęto się tą, tą kwestią na terenie naszego miasta. Jak obecnie wygląda sytuacja ze środkiem kwarantanny w Tarnowie, czy jest już zatrudniony lekarz? Tak, znalazła się osoba, lekarz, który, który zgodził się pracować w tym ośrodku i zabezpieczyć osoby, które poddadzą się tej zbiorowej kwarantannie. Wszystkie inne elementy związane z przygotowaniem tego ośrodka są gotowe. Czekam już tylko na ostateczne zatwierdzenie stawek przez pana wojewodę. To powinno lada godzinę nastąpić, a więc ośrodek będzie mógł przyjmować już. Tych, którzy wracają, głównie wracają za granicę, są mieszkańcami Tarnowa, a nie mogą odbyć kwarantanny domowej. Czy istnieje szansa, aby urząd zaopatrzył w maseczki seniorów 65, plus, a jeżeli nie wszystkich, to przynajmniej tych, których schorzenia zaliczają do grupy najwyższego ryzyka? My, my już pomagamy naszymi miejskimi finansami akcję szycia maseczek. Ta już od kilku tygodni jest prowadzona z inicjatywy między innymi Instytucji Kultury. Ciągle na rynku brakuje tych maseczek, więc jest to faktycznie duży, duży problem. Chcę powiedzieć, że ta grupa osób szczególnie zagrożonych to faktycznie osoby starsze. Tylko w, tylko w samym Tarnowie osób w wieku powyżej 70 lat jest Ponad 17 tysięcy, a więc jest to znacząca grupa społeczna. Natomiast lekarze, epidemiolodzy zwracają uwagę, że maseczki powinny być noszone przez osoby, które mają bezpośredni kontakt, ale raczej te, które obsługują osoby starsze. To nie jest środek wprost zabezpieczający przed zakażeniem, ale osoba, która ma jakiekolwiek podejrzenia albo nawet nieświadomie jest nosicielem, poprzez założenie maski może ograniczyć falę tego zagrożenia dla innych, a więc jeżeli maski do dyspozycji seniorów, to między innymi po to, żeby przekazali je osobom, które ich wspierają. korzystając z tych szczególnych uprawnień, które Nada sejm, sejm w tych szczególnych rozwiązaniach rozważa utworzenie takiej rezerwy na produkcję czy zakup maseczek. One już spływają również za zagranicy do Polski, a więc niekoniecznie trzeba je szyć samodzielnie. Być może będziemy mogli kupić je za rozsądną kwotę. Czy przez aktualny stan są problemy z przeprowadzeniem miejskich inwestycji oraz przetargów? Czy już wiadomo, z których inwestycji miasto zrezygnuje? Te, które są prowadzone, są nadzorowane i ich harmonogramy. Są, są znane. Niektóre już się kończą, mówię o inwestycjach, tak jak sala koncertowa przy zespole szkół muzycznych, trwają w tej chwili odbiory. Z innymi są pewne problemy, tak jak na ulicy Lwowskiej musieliśmy rozwiązać umowę z jedną z firm ze względu na niedotrzymywanie terminów tam po inwentaryzacji będzie ogłoszony nowy przetarg na kolejnej inwestycji na płycie rynku prace przebiegają terminowo i mam może nawet przed terminem cały rynek będzie oddany do użytku mam nadzieję że będzie się to wiązało z zakończeniem okresu kwarantanny i będziemy mogli się spotykać w tym ulubionym przez nas miejscu na, na rynku już w odnowionej formie czy, kiedy można się spodziewać wyłonienia nowego wykonawcy ulicy Lwowskiej? Czy miasto nie straci przez to dotacji Ministerstwa Rozwoju? Nowy wykonawca będzie wyłoniony w drodze przetargu. Tak jak przed chwilą powiedziałem, będziemy robić to natychmiast po inwentaryzacji. No, niestety, kilka tygodni to musi, musi potrwać, bo część prac została wykonana, muszą być rozliczone. A w przedmiocie zamówienia muszą być zlecone tylko te prace, które są zgodne z projektem, a nie zostały wykonane przez poprzedniego wykonawcę. Po rozmowach z Ministerstwem Infrastruktury wydaje się, że dotacja nie jest zagrożona. Termin wykonania całej inwestycji w przyszłym roku. Daje szansę ukończenia całego, całego zadania zgodnie z zasadami rozliczania funduszy unijnych. Czy są jakieś kłopoty wynikające z ograniczeń w codziennej pracy Urzędu Miasta, czy może okazało się, że urzędnicy mogą na dłuższą metę pracować zdalnie i bez bezpośredniego kontaktu z petentami? No, tego typu ograniczenia są zawsze trudne i dla osób, które mają cokolwiek do załatwienia w urzędzie i dla samych pracowników urzędu, jednak bezpośredni kontakt jest niezbędny do wyjaśnienia czasem okoliczności jakiejś jakiej sprawy. W innych prostych sprawach bardzo proszę o przesyłanie czy składanie wniosków drogą elektroniczną. Odbywamy wszyscy chyba taki szybki kurs korzystania z ePUAPu czy z formy elektronicznej. Okazuje się, że wiele takich czynności może być przeprowadzonych bez osobistej obecności w urzędzie. Bardzo proszę o korzystanie z takiej formy. W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki wszyscy urzędnicy na wszystkich stanowiskach są do dyspozycji wcześniej oczywiście należy wykonać. Telefon i umówić się na ewentualne spotkanie, jeżeli nie można sprawy załatwić zdalnie. Napisał pan ostatnio, że apeluje do radnych o stworzenie jednego klubu. Jak by to miało wyglądać? Czy rozmawiał pan z radnymi w tej sprawie? Jakie mają zdanie? Czy wierzy pan, że radni poszczególnych klubów mogliby przystąpić do takiego klubu? To są pytania bardzo ważne, ale mam już odpowiedź na, tą, na, na te pytania po rozmowie z przewodniczącymi poszczególnych klubów. Jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie w najbliższych dniach. Będziemy zastanawiać się nad współpracą przy przyjmowaniu pakietu osłonowych programów dla Tarnowa i Tarnowian. Sesja, która może być sesją na której przyjmiemy taki pakiet to jest kwestia najbliższych dni ona może być w trybie również sesji nadzwyczajnej będziemy na temat szczegółów tego pakietu rozmawiać w najbliższy czwartek zaprosiłem przewodniczących klubu i mam potwierdzenie o takiej dobrej zgodnej woli współpracy a więc Stan epidemii, to wszystko, co nas w tej chwili otacza, zachęca do współpracy, i widzę ze strony radnych chęć współpracy, a nie rywalizacji. To jest, to jest odpowiedzialna postawa, i cieszę się, że wszystkie strony reprezentowane w Radzie, a mówię o stronach różnych komitetów wyborczych, deklarują tą, tą współpracę i mam nadzieję, że znajdziemy taką formułę pracy, która umożliwi szybkie przyjęcie różnych rozwiązań, a też zgodzimy się co do przyszłości, co do tego, jakie inwestycje można i powinniśmy realizować, a z których powinniśmy zrezygnować. Nadchodzą czasy absolutnie nadzwyczajne i musimy w drodze porozumienia znaleźć taki konsensus, który z jednej strony da możliwość dalszego rozwoju naszego miasta. A y, ograniczone z konieczności poprzez ten kryzys gospodarczy y, wywołany epidemią, y, będzie nas stać na zrealizowanie niektórych ambitnych projektów. Do kiedy nie będzie sprawdzania biletów parkingowych na mieście w strefie płatnego parkowania? Proszę Państwa, nie czas na wewnętrzną kontrolę w takich sprawach. Y, parkingi y, y, są do dyspozycji mieszkańców. Opłaty są ustalone od dawna. Jeżeli ktoś się zatrzyma, powinien zapłacić, tak samo jak za korzystanie z komunikacji publicznej, ale nie będziemy rygorystycznie ścigać każdego, kto tego nie zrobi. Zachowujemy się w tej chwili po prostu po ludzku i solidarnie. Jeżeli ktoś podjeżdża pod aptekę, a nie ma tych dwóch złotych, czy, czy złotówki, żeby wrzucić do parkometru, to nikt nie będzie mu z tego robił wyrzutu. Natomiast apeluję o to, żeby Pamiętać, że wszystkie wpłaty do budżetu miasta są do naszej dyspozycji. Dzisiaj już mamy poważny, poważne obawy, jakie będą wpływy, bo przecież w autobusach nie ma pasażerów a planowaliśmy, że z tytułu sprzedaży biletów płynie do budżetu około 10 milionów złotych. Stoją baseny, sale gimnastyczne są puste, nie, nie odbywają się spektakle w teatrze, nie ma wyświetlanych filmów, a więc nie ma wpływów również z biletów. A aktorzy, pracownicy teatru, kina, tarnowskiego ośrodka sportu i rekreacji są na, na etatach. Nie możemy przecież zapominać o tym, że nikt nie powinien stracić pracy tylko z tego tytułu, że nadszedł tak niespodziewany kryzys. Być może będą potrzebne oszczędności w funkcjonowaniu tych instytucji, ale nie można tego zrobić tak z dnia na, z dnia na dzień. A więc bardzo proszę, jeżeli e, ktokolwiek. E, wracam do sprawy parkingów, skorzysta z parkingu, to ta złotówka może będzie tylko symboliczną złotówką, która e, wynika z naszej odpowiedzialności za wspólne fundusze, a, nie, a brak nadzoru nie, nie zwolni z jakiejś obywatelskiej nie, powinności. Jakie są możliwości i perspektywy poszerzenia granic administracyjnych Tarnowa? E, to jest ważne pytanie i ważny, ważny problem. Chyba nie czas i miejsce w tej chwili, żeby rozważać w szczegółach tego typu rozwiązanie. Jeżeli z tego kryzysu wyjdziemy z utrzymaniem takiej woli współpracy, jaką teraz obserwuję, to jej będą łatwiejsze rozmowy o współpracy aglomeracyjnej. Czy poprzez zmianę granic, czy poprzez porozumienia, które budują się w tej chwili dla realizacji różnych przedsięwzięć, no, na przykład komunikacji publicznej. Rozmawiałem. W poniedziałek z wujtem Wierzchosławic, który troszczy się o swoich mieszkańców, a którzy nie mogą dojeżdżać do pracy. Pomimo kwarantanny jest wiele osób, które muszą do tej pracy dojeżdżać. A więc pojawiają się też nowe formy współpracy i mam nadzieję, że wrócimy do sprawy, jak tylko opadną emocje związane z epidemią i będziemy rozważać nowe scenariusze rozwojowe. I jeszcze kilka pytań dotyczących szczegółów, na przykład. Jeden z dziennikarzy pyta o losy budynku Rynek 6, ten obiekt jest wstydem dla Tarnowa, straszy wyglądem, jak długo jeszcze to potrwa. Czy pan prezydent myśli o jakichś interwencjach w tej, w tej sprawie? Po pożarze ta kamienica, która przypomina przypominam jest kamienicą prywatną, nie została odbudowana. To jest miejsce ważne dla, dla wizerunku Tarnowa, ale z drugiej strony e, właściciel czy właściciele tego, tego obiektu nie są w stanie go odremontować z własnych e, środków. Nie widzę tutaj w tej chwili możliwości e, e, wsparcia e, ze środków zewnętrznych. Fundusze unijne e, dostępne na, na tego typu. Waloryzacje są już rozdysponowane. Pracujemy nad takim projektem, który może dać jakąś nadzieję na zmianę wyglądu tego miejsca, ale za wcześnie mówić o szczegółach. Myślę, że jeżeli właściciel jasno zadeklaruje, że nie da. Nie da sobie rady po prostu z tą odnową tej kamienicy, być może trzeba będzie pomyśleć o jakiejś formie publicznego wykorzystania tego miejsca. Myślę, że przy przeglądzie inwestycji również uwzględnimy i tą sugestię pytającego. Jak odbywa się nabór do żłobków i przedszkoli szkół podstawowych w Tarnowie? Czy potrzeba wydłużyć terminy lub zmienić procedury naboru dzieci? Tutaj nie przewiduje żadnych, żadnych zmian. Dzieci do szkoły są zapisywane zgodnie ze swoimi obwodami. Wszystkie szkoły, sekretariaty, dyrektorzy są w kontakcie telefonicznym. Jeżeli ktokolwiek chciałby zmienić szkołę dla dziecka, które jest przypisane do danego obwodu, no to bardzo proszę o kontakt z właściwą, z właściwą szkołą. Nabór do przedszkoli jest zdalny. Wszystkie Przedszkola um, ogłosiły ten nabór, i um, wiem, że rodzice już te wnioski um, składają. Um, jeżeli będą jakiekolwiek um, potrzeby zmiany tych indywidualnie terminów, to bardzo proszę o uzgodnienie tego um, z dyrektorkami um, przedszkoli. Um, natomiast. Um, Chcę przypomnieć, że dla wszystkich dzieci w naszym mieście są przygotowane w miejsca w przedszkolach, a więc nie trzeba się specjalnie w tej chwili martwić o to, czy to miejsce będzie, czy nie będzie, bo po prostu miejsce dla dziecka jest. Może nie w każdym przedszkolu, bo wszyscy nie mogą się zapisać do, do jednego, ale, ale zapewniam Państwa, że nie będzie żadnego problemu ze znalezieniem miejsca dla Państwa dziecka. Czy w związku z zaistniałą sytuacją jest jakakolwiek szansa, że na jesień zacznie się pierwszy etap remontu stadionu miejskiego? To jest inwestycja, która jest wpisana w naszym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, ale tak jak wszystkie inne inwestycje, muszą być w tej chwili poddane pewnej rewizji. To jest otwarte pytanie, na które nie ma dzisiaj odpowiedzi, ale muszę je zadać. Czy stać nas dzisiaj na inwestycje? O wartości kilkudziesięciu milionów, kiedy musimy zadbać o życie, zdrowie i rozwój naszego miasta, również w wymiarze gospodarczym. Ta dyskusja musi się odbyć, ale proponuję, żeby ją odbyć wtedy, jak będziemy znali już skutki gospodarcze również dla naszego, dla naszego miasta. I ostatnie pytanie. Czy gdyby zakaz prowadzenia działalności był podtrzymany na kolejne miesiące, bierze Pan Prezydent pod uwagę zwolnienie z opłat za dzierżawę w tym okresie klubów sportowych? Myślę, że to pytanie dotyczy nie tylko klubów sportowych, ale również innych prowadzących działalność gospodarczą. Oczywiście sytuacja jest dynamiczna, jeżeli epidemia. I ten stan epidemiczny miałby potrwać długo z takimi wyłączeniami. Oczywiście nie będziemy pobierać opłat za niekorzystanie z obiektów. To, to, jest, to jest zrozumiałe, ale skala tych zwolnień i skala wyłączenia obiektów sportowych nie jest dzisiaj znana, więc. Dzisiaj wszystkie te opłaty są wstrzymane, a co do ostatecznych decyzji myślę, że przyjdzie czas w maju i w czerwcu, kiedy będziemy podsumowywać skutki epidemii dla naszego miasta. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo proszę wszystkich o pozostanie w domu. Tylko ci, którzy muszą wyjść, załatwić ważną sprawę, mogą to, mogą to zrobić. Tylko kwarantanna domowa ochroni nas przed rozszerzeniem koronawirusa.